rozbudowa neonatologii, oddanie do użytku nowego skrzydła szpitala z nowoczesną intensywną terapią i wreszcie rozbudowa oddziału ratunkowego. To są trzy inwestycje, które na pewno cieszą. Ta ostatnia szczególnie, bo oddział ratunkowy jest zawsze oddziałem, na którym przybywa mnóstwo pacjentów, naszych mieszkańców, którzy potrzebują pomocy medycznej i ta inwestycja ma ogromną zaletę, że mamy nadzieję, że nie tylko wpłynie na rozładowanie tego zagęszczenia, które tu panuje, ale przede wszystkim to, że dla dzieci zostanie wydzielony osobny SOR, czyli w przypadku, kiedy mama pojawi się ze swoim dzieckiem, zostanie w miarę szybko obsłużona, bo będzie dla tych dzieci wydzielony oddział. Koszt tego całego przedsięwzięcia to 5 600 000, przy czym dyrekcja szpitala przy ogromnym zaangażowaniu pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 3 400 000. I właśnie te środki zewnętrzne, one zawsze bardzo cieszą, bo dziś nie jest sztuką wybudować inwestycji ze swoich środków. Sztuką jest pozyskać środki zewnętrzne, a więc obniżyć udział własny w danym przedsięwzięciu. W ramach tej rozbudowy oddziału ratunkowego powstanie zupełnie nowy obszar obserwacyjny, czyli taki obszar, na którym najwięcej pacjentów przebywa tutaj, którzy są skierowani do oddziału ratunkowego, którzy muszą być wstępnie diagnozowani i leczeni. Będzie również stworzone nowe gabinety konsultacyjno-zabiegowe dla lekarzy, którzy pacjentów przyjmują, zarówno ci zabiegowi, jak i niezabiegowi. I to, co nas najbardziej cieszy, będzie to część SOR-u dedykowana dla dzieci i młodzieży, głównie, które do nas tutaj spływają, zarówno przewożone przez zespół ratownictwa medycznego, lotnicze pogotowie ratunkowego, a też te, które same przychodzą z rodzicami. Głównie są to urazy, tak? Wypadki komunikacyjne, urazy w domach. Jest tego bardzo dużo, a też dużą grupę osób stanowią dzieci z oparzeniami, bo jak Państwo wiecie, od kilku lat mamy tutaj oddział leczenia oparzeń i te dzieci też tutaj z całej właściwie regionu, nawet może z całej Polski do nas trafiają. I myślę, że to i dzięki tym dużym przestrzeniom i liczbie łóżek zwiększonej, no będzie na pewno dużo, dużo lepiej i dla pacjenta, jak mówiłem, i również dla nas ten komfort i naszej pracy, i komfort pobytu pacjenta również ulegnie dużej poprawie.